Po roku gry dla Podbeskidzia Bielsko-Biała do Lecha wraca jeden z jego najbardziej utalentowanych i lubianych przez kibiców wychowanków, Paweł Tomczek. 20-letni napastnik wystąpił w 39 spotkaniach górali, strzelając dla nich 15 goli. Wcześniej Tomczek występował w niebiesko-białych barwach w zespołach juniorskich i trzecioligowych rezerwach. Ma też na koncie minuty w Ekstraklasie. Z okazji powrotu Pawki przypominamy jego bramki, zarówno te zdobyte w lidze, jak i w sparingach pierwszego zespołu. Znalazł jeszcze Wasilewskiego, czy zagrał za mocno? Niedobrze jest. Wasilewski, Tomczyk! Tomczyk, gol! A więc piłka w siatce, 82. minuta spotkania. Idealna ilustracja tego meczu. Poznaniakom udało się dobić rywala dopiero w doliczonym czasie gry. Dwie bardzo podobne sytuacje i dwa gole. Najpierw Jóźwiak do Tomczyka. A następnie Tomczyk do Jóźwiaka. Ostatecznie więc 4-0 i bardzo udane zakończenie roku podopiecznych Iwana Dziurdziewicza. No i może teraz Tetech ładnie dostrzegł tam Kędziorę. Jest Tomczyk, Tomczyk, Tomczyk. Czy to będzie gol? Niestety nie udało się skierować piłki do siatki. Kędziora jeszcze uderzał. Dobija w końcu Paweł Tomczyk. I mamy gola dla Lecha Poznań. Paweł Tomczyk pakuje piłkę do siatki. Faulowany Michał Radut, szybko wznowiona gra przez rumuńskiego zawodnika. Włącza się tutaj Kostiewicz. Kostiewicz w pole karne. Piękne to było! Paweł Tomczyk po raz drugi, Lech Poznań, Sokół Kleczew, 2-0. Podanie dostałeś idealne, no a też sytuacji sam zachowałeś się zimną krew. Tak właśnie chciałeś uderzyć? Tak, właśnie tak chciałem, bo widziałem, że bramka zasłania pierwszy bliższy słupek i myślałem, że dam mu pomiędzy nogami i z tego powodu się bardzo cieszę, że udała się ta akcja. Jeszcze ile sił w nogach gna tam lewą stroną puchacz. Wasilewski do Tomczyka, nie spalił Tomczyk. Tomczyk, no czy teraz będzie 1-1? Tak jest! 34. minuta spotkania. Paweł Tomczyk. Czekamy na takie trafienia w Ekstraklasie. Pod okiem Iwana Dziurdziewicza w pierwszym zespole Paweł dostanie na pewno szansę rozwoju. Sam zawodnik jest świadomy nadziei pokładanych w nim przez trenera oraz kibiców kolejorza.